Komendant suwalskiej policji powitał swojego pierwszego zastępcę. Prawą ręką Adama Miezianko został Sławomir Kołakowski, dotychczasowy zastępca powiatowego komendanta policji w Bielsku Podlaskim. Sławomir Kołakowski specjalizuje się w walce z przestępczością przeciwko mieniu. Nominację wręczył komendant miejski policji podinspektor Adam Miezianko. W końcu mamy zastępcę komendanta wyczekanego. Mam nadzieję, że będzie mu się, że tak powiem, świetnie pracowało. Powiem tak, załogę ma najlepszą, także pozostało tylko odpowiednio postawić priorytety, no i systematycznie pracować. Myślę, że pomożecie Państwu komendantowi, że tak powiem, zaaklimatyzować się w naszym suwalskim klimacie. Sławomir Kołakowski, zanim przyjechał do suwalskiej jednostki, zapoznał się z jej osiągnięciami. Wiem, że są one bardzo dobre, idące w górze, zwyżkujące, także zrobię wszystko, aby tę tendencję utrzymać. Pierwszy zastępca karierę w resorcie rozpoczął 20 lat temu na posterunku w Czarnej Białostockiej, skąd 8 lat temu przeniesiony został do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, a potem do Komendy Powiatowej w Bielsku Podlaskim. Zaczynałem służbę od stanowisk takich na pierwszej linii, można powiedzieć pierwszej linii ognia, czyli pierwsze lata służby to był posterunek policji, nawet i długie, bo 10 lat mojej służby. Potem awansowałem do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Tam pracowałem w służbach kryminalnych, w szczególności w Wydziale do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu. Komendant wojewódzki zauważył moją pracę, moje wyniki. Sławomir Kołakowski ma 44 lata, jest żonaty, ma troje dzieci. Aktualnie mieszka w Bielsku Podlaskim, ale już, jak zapowiedział, planuje przenieść się do Suwałk.